Bądźcie wy doskonali. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubienicy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Jest taki piękny film na podstawie książki Długi Marsz. Film opowiada historię Polaka, który ucieka z łagrów. Ucieka 7 tysięcy kilometrów, karkołomny wyczyn. Zostaje do łagru trafił przez to, że żona podpisała zeznania przeciwko niemu. Podpisała zeznania dlatego, że wymusili te zeznania torturami. I on wie, że ona w tej chwili bardzo cierpi. I kiedy jednemu ze swoich współwięźniów, kiedy się zwierza się, mówi, ja uciekam dlatego, żeby jej przebaczyć. I film kończy się tym, że już tak po latach spotykają się i film kończy się happy endem, ale nie ma tej rozmowy, która toczy się między nim a nią, kiedy opowiadają te przeżycia z tamtych lat. Drodzy, Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na ziemię, szedł tak jak ten człowiek, który uciekał. Dlatego, żeby przebaczyć nam. Bóg Ojciec posłał Jezusa Chrystusa po to, żeby nam przebaczył nasze grzechy. Żeby nas na nowo wrócił do raju. Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby nas przyprowadzić do nieba. I myśmy wyszli z raju przez to, że byliśmy nieposłuszni, że nie chcieliśmy się przyznać do swojego grzechu, żeśmy nie wierzyli w Boże miłosierdzie. I wrócić możemy tylko przez to, że na nowo staniemy w prawdzie, że przyjmiemy Bożą miłość, zrozumiemy Bożą miłość i też przeprosimy za grzech, który żeśmy zrobili przeciwko Bogu. Bóg jest duchem, Bóg jest niewidzialny, Bóg jest niepojęty i często nie rozumiemy, jak nasze czyny, nasze postępowanie może Boga ranić, dlaczego Pan Bóg cierpi. I właśnie kiedy Chrystus przyszedł, to On pokazał nam, że Bóg przyszedł po to, żeby za nas oddać swoje życie, żeby nam okazać miłość, żeby nam przebaczyć, żebyśmy zobaczyli, jaka jest cena naszego grzechu, żebyśmy zobaczyli, jaki jest ból zadany Bogu przez nasz grzech. Drodzy, kiedy Jezus w kazaniu na górze siadł między uczniami, kiedy zaczął im tej zbolałej ludzkości mówić o błogosławieństwach, że błogosławieni są ci, którzy cierpią, którzy są prześladowani, którzy pragną sprawiedliwości. To też powiedział im, jakby wyjaśnił im na nowo dekalog, wyjaśnił im na nowo prawo, rzucił nowe światło na to, co oni czytali, czego się uczyli w Piśmie Świętym Starego Testamentu. Jezus Chrystus nie zliberalizował prawa i powiedział, skoro wszyscy są, na przykład przeklinają, to niech to w takim razie to przykazanie będzie lżejsze, bo mogą przeklinać, bo jeżeli na przykład jakiś grzech jest popełniany, to zliberalizujemy go. Nie. Jezus podnosi bardzo wysoko poprzeczkę. My często słyszymy, nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, więcej grzechów nie pamiętam. I wielu z nas nie czuje się grzesznymi, czuje się skrzywdzonymi, czujemy się wykorzystanymi, zranionymi, ale często jesteśmy tak jakby w swojej pysze dumni, wyniośli przez to, że nie popełniliśmy wielkich grzechów. A posłuchajcie, co mówi Jezus. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie zabijaj. A kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swojego brata, podlega sądowi. Każdy, kto się gniewa. A kto by rzekł swojemu bratu raka,
pusta głowo, durnie można powiedzieć, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem. Najpierw idź i pojednaj się z bratem, potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim bratem, póki jesteś jeszcze w drodze, póki jesteś jeszcze tutaj na ziemi, byś potem na sądzie nie musiał odpokutować za te swoje grzechy. Zobaczcie, Jezus jak bardzo mocno mówi, nie tylko kiedy zabijasz, ale wtedy, kiedy obrażasz swojego brata, kiedy gniewasz się na swojego brata, podlegasz sądowi, ranisz, grzeszysz. Drodzy, najczęściej nie jest tak, że gniewamy się na kogoś, czy mamy przebaczyć komuś, kto nas zabił, kto nas zabił nam kogoś bliskiego, kto nas bardzo mocno skrzywdził. Często są to takie zranienia i grzechy, i krzywdy, które czujemy. To jest jakaś masa drobnych rzeczy. Ile razy zostaliśmy właśnie nazwani głupcem, durniem, przeklinani i myśmy to robili. I drodzy, i właśnie trzeba sobie też uświadomić, że w naszym sercu jest tyle zła, tyle też i nieczystości, o której też Jezus mówi. Dalej mówi, słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie, żeby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzuconym do piekła. Jeżeli twoja ręka jest ci powodem grzechu, to też odetnij ją. Jezus tak bardzo radykalnie, surowo wzywa nas do tego, żebyśmy byli czyści, żebyśmy nie lekceważyli tego, co się dzieje, co zabrudza nasze serce. Patrzcie, tutaj to, co Jezus potem mówi jeszcze, żebyśmy nie kłamali, żebyśmy mówili tak, tak, nie, nie. To są te przykazania, które się odnoszą do człowieka, których dzisiaj też tak bardzo ciężko jest przestrzegać. Tyle jest przekleństw, tyle jest obrazy, tyle jeden na drugiego mówi brzydkich słów, złych słów, a ileż jest też pornografii, właśnie tego grzechu oka, ile jest masturbacji, samogwałtu, ileż jest tych grzechów, których nikt często nie wie, które się dzieją w naszych sercach, w naszym umyśle, które może nikt inny nie widzi, ale one są. Dlatego Jezus wzywa nas do tego dzisiaj i ja was zapraszam do rachunku sumienia, żebyśmy stanęli w prawdzie. Jeżeli mamy wrócić do raju, jeżeli mamy się pojednać z Panem Bogiem, jeżeli Jezus ma nas wprowadzić do raju, to chcę, żebyśmy byli, tak jak tutaj mówi, bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. W tym kazaniu na górze Jezus bardzo mocno mówi o miłości nieprzyjaciół. I to jest coś, co jest takie nowe. Jezus mówi, słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swojego bliźniego, a nieprzyjaciela swojego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. I dalej mówi, że Bóg jest dobry dla dobrych i złych. I mówi, my też, żebyśmy też byli tak jak Bóg, dobrzy nawet dla tych, którzy nas krzywdzą, dla złych. Ta miłość nieprzyjaciół, wysoka poprzeczka. I kiedy dziś myślimy o przebaczeniu, to najpierw sobie zróbmy taki rachunek sumienia, że my, każdy z nas nie jest też doskonały. To nas nauczy pokory. To nas nauczy patrzenia się na siebie bardziej też jako tych, którzy potrzebują przebaczenia. Patrzcie, Piotr, uczeń, który miał świadomość swojego grzechu. Kiedy Jezus przyszedł do niego, jeden z pierwszych razów, to Piotr mówi do Jezusa, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny.
Miał świadomość tego, że jest ułomny. Ale kiedy zeszedł za Jezusem, był pewny siebie, że go nigdy nie odstąpi, nie zdradzi go. A jednak zachwiał się i zdradził. A Jezus go uczynił pierwszym papieżem. I potem też Piotr był ułomny. Ale Jezus wiedział, że Piotr dobrze wypełni swoje zadanie niesienia miłosierdzia Bożego grzesznikom, kiedy sam będzie znał swoją słabość, kiedy sam zrozumie, że każdy człowiek jest ułomny, że łatwiej mu będzie przebaczać, kochać, jeżeli sam będzie tym, który doświadczył Bożego miłosierdzia. Jeżeli my robimy rachunek sumienia, to nie po to, żeby wracać do swojej złej przeszłości, bawrać się jakby w swoim grzechu, ale po to, żeby zrozumieć, że Pan Bóg chce nam i przebaczył nam to i wiele razy nam już przebaczył. I kiedy myślimy o przebaczeniu, to najpierw pomyślmy sobie, jacy my jesteśmy, z kim my jesteśmy, czy my jesteśmy tak doskonali jak Bóg, czy my jesteśmy tak dobrzy jak Bóg, a Bóg chce, żebyśmy byli miłosierni tak jak On, abyśmy byli dobrzy tak jak On, doskonali, święci. Niech was strzeże i błogosławił Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.